Korczarowski, witam Państwa serdecznie w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń minionego tygodnia, które przedstawiamy Państwu w ramach komentarza koniecznego. Razem ze mną tradycyjnie przedstawia te wydarzenia Kamil Klimczak. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj nieco odejdziemy od formuły, której zawsze się trzymamy, że najpierw wydarzenia z kraju, a potem z zagranicy, dlatego że jak Państwo słusznie zauważyliście na miniaturce, głównie Francja. W tle katedra Notre Dame, ten słynny marsz głów państw po masakrze w Charlie Hebdo, no a na pierwszym planie piękna Brigitte Bardot. To będzie temat naszego odcinka. Upadek Europy, upadek naszej cywilizacji, upadek wszelkich wartości, które znamy. A na koniec programu powiemy nieco o polskim podwórku, czyli fuzji Orlenu z Lotosem i tego, z czym się ona wiąże. Także proszę zostańcie do końca, jeśli interesuje Was polski temat. I od polskiego też tematu zaczynamy. Zaraz zresztą zobaczycie dlaczego, żeby płynnie i logicznie przejść po tych wszystkich informacjach. Mianowicie ksiądz Isakowicz-Zaleski. Człowiek, który wielokrotnie gościł na antenie naszego kanału. Człowiek, który nam głównie jest znany z walki o środowiska kresowe, o pamięć pomordowanych na Wołyniu, a szerokiej publiczności znany jest głównie z tego, że był prekursorem lustracji w kościele i on pierwszy naprawdę nagłaśniał kwestie związane z lawendową mafią w kościele katolickim, czyli wszystkimi zjawiskami pedofilii. Proszę Państwa, nie dostał się do sejmowej komisji do spraw pedofilii. To jest pierwszy temat. Na mnie wpływano, oczywiście. Mówiono, wiesz, rozumiesz, wycofaj się. Mówił na antenie TVN24 kapłan, który, tak jak powiedziałem, jako pierwszy w Polsce podjął kiedyś temat lustracji duchownych i walki z pedofilią w kościele. Jego kandydatura do komisji została zablokowana głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. W 7-osobowej komisji partia Jarosława Kaczyńskiego ma 5 reprezentantów. Poseł PiS, profesor Giżyński z Torunia, miał zdradzić, że kandydaturę księdza Zaleskiego utrącono na wyraźne polecenie episkopatu. Natomiast sam ksiądz Zaleski, komentując całą sprawę, powiedział, że on się nie pchał do tej komisji. On zgłosił swój akces do niej na prośbę swoich przyjaciół, posłów, którzy docenili jego dotychczasową aktywność w tym temacie. Jego zdaniem takie działania Kościoła prowadzą do rozpadu, bo hierarchowie zachowują się, jakby dbali o dobre samopoczucie sprawców, a nie ofiar tych wszystkich incydentów. A ponadto wszystko podyktowane jest lękiem, że wielu musiałoby odejść. Wielu, którzy nie muszą koniecznie być sprawcami tych pedofilskich czynów, ale je ukrywają świadomie, od dawna. I o tym ksiądz Isakowicz-Zaleski też mówi od dawna, a tymczasem on jako chyba najważniejsza postać, symbol walki z wszelką patologią w Kościele, wspaniały duchowny, polski patriota, mimo swych ormiańskich korzeni, nie dostał się do tej komisji, która rzekomo ma oczyścić Kościół z takowych patologii. Kamil. Ty rozmawiałeś ostatnio z księdzem, znasz ten temat bardzo dobrze. No to znaczy, mnie to szczególnie nie dziwi, bo ksiądz Isakowicz-Zaleski jest postacią, która jest bardzo niewygodna dla hierarchii kościelnej już od kilkunastu lat, już od momentu, kiedy zaczął mówić o lustracji w kościele, o tym problemie uwikłania wielu księży we współpracę z komunistycznymi służbami. Ten temat paradoksalnie z tematem pedofilii w kościele w wielu miejscach się zazębia, bo oczywiście o tym pan Sekielski nie powiedział w swoim tym pierwszym filmie, że większość postaci tam przedstawionych była współpracownikami komunistycznych służb bezpieczeństwa. I to nie tylko SB, mówię dlatego w liczbie mnogiej, że również chodzi mi o współpracę z innymi agendami komunistycznego państwa, bo to bardzo, bardzo dobry hak przecież na człowieka. I mam wrażenie, że no, są
może dwie, trzy postacie, które się nadają do takiej komisji do spraw pedofilii. I na pewno jest nią ksiądz Isakowicz-Zaleski. Wątpię, że jest nią na przykład pani była poseł Barbara Chrobak, która uciekła, prawda, z tonącego ukrętu Kukiza, żeby znaleźć się w Solidarnej Polsce i czerpać profity z dobrej zmiany. No, nie dziwi mnie to utrącenie. Szkoda, bo byłby to dosyć ciekawy eksperyment, ale widać, że jak Kościół chce, to może coś od władzy wytargować. Tylko pytanie dla naszych widzów, takie ćwiczenie myślowe. Dlaczego Kościół był w stanie wywalczyć nie zasiadanie księdza Isakowicza-Zaleskiego w Komisji do Spraw Pedofilii, a nie był w stanie wywalczyć zmniejszenia restrykcji epidemicznych w tym najczarniejszym czasie, czyli w okolicach Świąt Wielkiej Nocy? Odpowiedź na to pytanie, wnioski pozostawiam Państwu. Myślę, że to jest dosyć ciekawe ćwiczenie myślowe. A ja Państwu przypomnę jedynie, że ostatnio ukazała się książka księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Kościół ma być przezroczysty. Szczerze polecamy tę publikację, dlatego że tutaj jest naprawdę sporo mechanizmów opisanych, z którymi ksiądz od lat stara się walczyć i je nagłaśniać. Także jest to nowa pozycja w księgarniach, ale z całą pewnością warto się w nią zaopatrzyć. A ci, którzy chcą już teraz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to polecam serdecznie wywiad Kamila Klimczaka, siedzącego tu obok mnie, właśnie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim na kanale emisji, czyli na naszym kanale, gdzie w ramach programu Dokąd zmierzamy obaj panowie rozmawiają o lawendowej mafii, bo tak ona się nazywa. I warto to obejrzeć, tym bardziej, że to był chyba, przynajmniej za mojej bytności tutaj, jedyny taki program, gdzie nam obcięło program w trakcie transmisji. Tak tutaj nożyce cenzorskie zadziałały. Znaczy, że dobrze. Znaczy, że wartościowy wywiad, więc tym bardziej zachęcam. Tak, ja jeszcze przechodząc na sekundę do tej dygresji o cenzurze, to myślę, że YouTube jest takim narzędziem, które nie tylko służy lewicowej narracji, ale też jego algorytmy są taką obusieczną bronią, dlatego że no nie dobrnęliśmy jeszcze do takiego momentu w nowoczesnej historii naszego świata, gdzie maszyna lepiej by znała intencje od człowieka, który wypowiada dane słowa, i przez to właśnie, jak pojawia się kilka razy w jednym programie słowo pedofil, no to już dzisiaj chyba padło drugi czy trzeci raz, czyli zaraz będzie demonetyzacja, potem ostrzeżenie, to nieważne w jakim kontekście, choćby było w najszczerszej intencji, maszyna i tak to ucina, dlatego zawsze odwołujemy się do Państwa wsparcia, naszej inicjatywy przeciw cenzurze i wszelkim naszym działaniom, dlatego że skoro podejmujemy trudne tematy, to intencje nie mają żadnego znaczenia, dlatego że algorytmy wiedzą lepiej. No to Państwo też musicie, to już tak wyprzedzając wnioski z końca programu, aby zawsze wspierać tego typu media, nie tylko te nasze, ale ja tu na antenie emisji będę polecał jednak wspieranie przede wszystkim naszej fundacji, bo od 10 lat działamy i nie boimy się żadnych tematów. A o tej cenzurze dzisiaj będzie, i to przy okazji tematów zagranicznych, więc tak jak powiedziałem, przechodzimy do wieści ze świata, gdzie rzeczywiście dużo można by mówić o upadku naszej cywilizacji, ale posłużę się samymi konkretami. Przede wszystkim Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, w USA nie ustają oczywiście protesty przeciw policji, której liczebność w wielu miastach została już ograniczona, a niektóre metropolie wręcz rozważają rozwiązanie tej służby. Tymczasem ukazał się taki raport podsumowujący liczbę zabójstw w Stanach Zjednoczonych i liczby, które tam są podane, no czarno na białym świadczą, że
mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z falą zabójstw, która wręcz uległa podwojeniu w stosunku do ubiegłego roku. Najgorsza sytuacja jest w tej chwili w Chicago, gdzie od początku tego roku zabito już 385 osób. Podobnie jest w Nowym Jorku, gdzie od stycznia policjanci otrzymali 634 zgłoszenia o strzelaninach. I to mówię w kontekście takim, że cały czas w Stanach Zjednoczonych trwa debata o brutalności policji, o tym, że tę służbę właśnie trzeba ograniczać, a może w ogóle zlikwidować. Może ludzie są na tyle dojrzali, a aktywiści lewicowi, wiadomo z jakiego ruchu ostatnio głośnego, którego, no nie wiem, pewnie dzisiaj nie uda mi się nie wymienić wcale, ale na wszelki wypadek jeszcze, żeby programu nie zdjęli, to nie powiem jego nazwy. Wydaje się, że jakby wolność Tomku w swoim domku, ale też pełna anarchia. Więc wskaźniki mówią same za siebie. Od ubiegłego roku skala zabójstw w Stanach Zjednoczonych wzrosła dwukrotnie. I to nie jest woda na młyn tych, którzy są przeciwnikami dostępu do broni palnej, bo wcale liczba sztuk broni palnej w Stanach Zjednoczonych nie wzrosła jakoś dramatycznie, drastycznie i radykalnie. Natomiast liczba zabójstw jak najbardziej tak. Władze amerykańskich miast tłumaczą wzrost przestępczości epidemią koronawirusa, oczywiście frustracją z utraty pracy i wojną gangów, no a póki co nikt nie odważył się wspomnieć nawet, że może jest to efekt działania tych lewicowych aktywistów, którzy cały czas podsycają nienawiść do białych ludzi i namawiają wręcz do ataków. Skoro jesteśmy przy tym i właśnie tej cenzurze, o której już wspomnieliśmy, to tylko zaznaczę, że jest w Republice Południowej Afryki taki kardynał, który się nazywa Wilfried Naspier. To jest czarnoskóry mężczyzna, który całe życie walczył z apartheidem, który dzisiaj przestrzega przed tym ruchem, który rzekomo narodził się w Stanach Zjednoczonych i ma dotyczyć życia murzynów, życia ludzi czarnoskórych, kolorowych, który ma walczyć o ich prawa. I z uwagi właśnie na cenzurę na YouTube nie mogę Państwu przytoczyć całej jego wypowiedzi. Więc jeszcze raz powtarzam, kardynał Wilfried Naspier z RPA powiedział, że w zasadzie przestrzegł przed tym ruchem, mówiąc, że jest to agenda demontażu cywilizacji, lewicowa agenda demontażu naszej cywilizacji, bo on jako człowiek Kościoła poczuwa się też do naszej cywilizacji, mimo że, tak jak powiedziałem, facet jest czarnoskóry, facet całe życie walczył z apartheidem, walczył o prawa czarnoskórych w RPA, a dzisiaj demaskuje cały ten ruch, który rzekomo ma się ujmować za takowymi, jako lewicową agendę demontażu naszej cywilizacji. To jest bardzo symboliczne, bo to pokazuje, że już kolejna osoba, która rzekomo powinna przynajmniej w teorii popierać ten ruch, mówi, że to nie ma absolutnie nic wspólnego z prawami czarnoskórych, z walką o jakąś równość społeczną, z walką o polepszenie ich bytu. To jest walka przeciwko cywilizacji ogólnie człowieka, bo tu nie można wstawić słowa białego człowieka. To jest walka z cywilizacją. Tam, gdzie jest cywilizacja, tam są ludzie, natomiast to, co proponują nam ci lewicowi anarchiści, to jest zaprzeczenie cywilizacji, to jest zezwierzęcenie. Więc pod tym względem to nie jest jedyny taki głos, ale warto go odnotować. I jeszcze jedna informacja ze świata, tym razem z Wielkiej Brytanii, pani Jasmine Archer-Jones, Miss Swimsuit. Podobno to jest ważny tytuł dla młodych Brytyjek. Pokażmy może tę panią od razu naszym widzom. Została pozbawiona tego tytułu za napisanie na Facebooku All Life Matter i przytoczenie policyjnych statystyk, z których wynika, że w ubiegłym roku z rąk policji zginęło więcej nieuzbrojonych białych niż czarnych. No i za to
rozpętała się burza. W Wielkiej Brytanii różnego rodzaju lewicowe media odsądziły ją od czci i wiary, a kapituła pozbawiła tę dziewczynę tytułu, który uzyskała no, głównie swoją urodą. Nie ma co tutaj oszukiwać, że jest to ładna dziewczyna, w dodatku jeszcze blondynka, przedstawicielka, można powiedzieć, naszej cywilizacji, ale przez to właśnie, że jest biała, to nie ma prawa powiedzieć nie, że życie białych ma znaczenie. Ona napisała jedynie, że życie wszystkich ludzi ma znaczenie i nie można go wartościować, ale to już jest o krok za daleko. Tego powiedzieć nie można. I kolejna informacja, teraz już przechodzimy do Francji, czyli zatoczyliśmy okrążenie po kuli ziemskiej. Z pewnością dotarła już do większości z Państwa informacja, że w minionym tygodniu spłonęła kolejna katedra we Francji. Tym razem to kościół świętego Piotra i Pawła w Nouhon, gdzie spoczywają szczątki ostatnich władców niepodległej Brytanii. W wyniku pożaru ucierpiała większa część dachu niemal 600-letniej katedry, której budowa trwała ponad 400 lat. Całkowicie zniszczone są też zabytkowe organy. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej było celowe podpalenie. Niektóre media donoszą, że już sprawca został ujęty. No i tu aż chciałoby się powiedzieć, że oczywiście, tak jak w poprzednich przypadkach dewastacji i takiego przejawu wandalizmu, także i tym razem jest to przedstawiciel kultury, powiedzmy, egzotycznej. Konkretnie imigrant, który z Francją wiele nigdy nie miał wspólnego, ale tam przyjechał i stwierdził, że zaprowadzi swoje porządki, tak jak wielu innych, którzy pojawili się w podobnych okolicznościach i właśnie tak jak wielu innych, między innymi w takim mieście Bordeaux we Francji, no myślę, że też dobrze Państwu znanym, którego początki klasyfikuje się na rok około 300 przed naszą erą, czyli naprawdę miasto z bogatymi tradycjami, taka kolebka europejskiej cywilizacji, utworzono ostatnio obywatelskie patrole, które mają zwalczać przemoc skierowaną przeciw samotnie przemieszczającym się po mieście kobietom. Źródłem przemocy są oczywiście ci sami egzotyczni imigranci, którzy każdego dnia, i tu taka moja złośliwość, weźcie to w cudzysłów, ubogacają kulturowo francuski na tle seksualnym i rabunkowym. Na facebookowej grupie obywatelskiej samopomocy zarejestrowało się obecnie około 600 osób, które podzieliły miasto na strefy patroli. Większość mieszkańców tego regionu jednak nie jest w żaden sposób dotknięta tą sytuacją, nie czuje żadnych obaw ani przerażenia, bowiem w ostatnich wyborach lokalnych wygrała tam francuska lewica. I to jest ostatnia wiadomość, jeśli chodzi o zakończenie świata. Wiadomości ze świata. Teraz Kamil, dwa słowa od Ciebie i już przechodzimy do Brigitte Bardot. To znaczy te wszystkie wiadomości mają jeden wspólny mianownik. Wspólny mianownik jest taki, że cywilizacja zachodnia umiera i to pod ciężarem no, tej lewackiej poprawności politycznej, że, co jest ciekawe, można mieć własne zdanie, ale tylko takie samo, jak twierdzi medialny mainstream. Można pochopnie już osądzać i wydawać, ferować wyroki, ale tylko jeżeli jest to przestępstwo z nienawiści popełnione przez prawicę, no bo jeśli imigrant, czy nie wiem, lewica tam coś zrobiła, tak jak tam w Warszawie napadła na tą ciężarówkę Fundacji Pro, to nie mówmy, to wszystko było okej, nie osądzajmy pochopnie, trzeba zbadać sprawę. Zresztą tutaj ciekawym symbolem są te zniszczone organy w katedrze, które przetrwały rewolucję francuską, bo udało się przekonać Jakobinów, że wiecie, tak, to jest muzyka kościelna, ale organy do naszych rewolucyjnych uroczystości też się mogą przydać, tam można wygrywać różne rewolucyjne pieśni. Przetrwały przed 50 laty wielki pożar tej katedry, no a teraz przed ubogaceniem kulturowym jakby
się nie ostały. No, czyli pod taką utopijną wizją, przed jakimiś szalonymi lewicowymi pomysłami, tutaj cywilizacja zachodnia ustępuje. To jest smutne i straszne. I trzeba bronić naszej cywilizacji, no o tyle, że niestety na prawdziwych obrońców cywilizacji zachodniej w Polsce no coś mało. No ale to jeszcze wrócimy do Polski, to będziemy o tym pewnie jeszcze mówić. Tak, z całą pewnością dzisiaj wrócimy do Polski, bo Polska leży w Europie, a cały odcinek będzie, no praktycznie cały, bo jeszcze zapowiedziałem, że będzie o tej fuzji Orlenu z Lotosem, ale większość tego odcinka będzie poświęcona wszelkim przejawom upadku naszej cywilizacji. Ja takich faktów, które przed chwilą Państwu przytoczyłem, mógłbym jeszcze wypisać kilkadziesiąt i to tylko z minionego tygodnia, bo cały czas doświadczamy różnego rodzaju incydentów i upokorzeń, które świadczą o tym, że nasza cywilizacja się kończy, bowiem zawsze w historii świata można było odnotować takie momenty, w których coś się bezpowrotnie kończyło, coś też się gwałtownie zmieniało i my właśnie dziś jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach zmienia się świat i nasza cywilizacja prawdopodobnie bezpowrotnie upada, dlatego że tak jak nie powróciliśmy do cywilizacji antycznej, cywilizacji bizantyjskiej, cywilizacji renesansu, tak i nasza cywilizacja, ta, którą znamy z literatury światowej, z wielkich produkcji filmowych itd., odchodzi jak te przysłowiowe perły do lamusa. No i cóż, i pytanie pozostaje, czy znajdą się ludzie, którzy w ogóle przeciwko temu zaprotestują, czy biernie po prostu przyjmiemy to wszystko jak niewolnicy. No więc, proszę Państwa, jesteśmy na takim zakręcie dziejowym, gdzie bez wątpienia nasza cywilizacja upada, ale w jej obronie coraz więcej głosów się podnosi i co ciekawe, zabierają ten głos ludzie, którzy w swoich czasach byli uznawani za postępowych, za pewne takie jednostki, które niosły ze sobą, no nie chcę powiedzieć czyn rewolucyjny, ale reformatorski. I tu właśnie mam na myśli Brigitte Bardot, która w czasach, kiedy była gwiazdą światowego kina, kiedy wszyscy się nią zachwycali, ona niosła taki płomień nadziei dla wszystkich kobiet, które wierzyły w to, że ta ich emancypacja może odbyć się też na takiej drodze, powiedzmy, seksualnej, ale nie w sensie dosłownym, tylko takim, żeby mogły już bez ograniczeń manifestować, że są piękne, mogły dzięki temu robić kariery, żeby to wszystko było takie bardzo kawę na ławę, co niektórych w tamtych czasach drażniło, bo przecież najpiękniejsze jest to, co ukryte, co zostawiamy domysłom, a Brigitte Bardot pokazała się w kilku co najmniej scenach takich no niedwuznacznych, gdzie mogliśmy podziwiać piękno jej ciała i to był taki czyn wręcz rewolucyjny na owe czasy, że ona pokazała drogę kobietom, żeby właśnie dbały o te swoje ciała, żeby się nimi chwaliły i tak dalej i wtedy spotkała ją za to duża krytyka, ale też można powiedzieć, że była reformatorką swoich czasów, no i z drugiej strony była osobą, którą dzisiaj właśnie byśmy nazwali taką no właśnie siłą postępową. A tymczasem Brigitte Bardot, jak już wspomniałem, jedna z największych gwiazd europejskiego kina. Symbol seksu lat 60. nazywana lokomotywą historii kobiet, dlaczego to między innymi przed chwilą wspomniałem, wypowiedziała się na temat przemian społecznych, jakie mają miejsce na Zachodzie. I co powiedziała? Cytuję. Ja, symbol Francji, ledwo poznaję moją ojczyznę, którą najechała banda obcych łajdaków zagrażających prawdziwym Francuzom. Jestem zniesmaczona i przerażona. Francja jest dziś rządzona przez tchórzy bez jaj. To rząd pantoflarzy, zastraszonych królików i wykastrowanych gówniarzy. To nie jest jedyny cytat, który dzisiaj Państwu przytoczę z Brigitte Bardot, ale ten akurat powiedziała w wywiadzie dla Radia Sud po tym, jak 4 lipca zginęła
młoda francuska policjantka potrącona przez samochód uciekający przed policją. Wcześniej Brigitte Bardot opublikowała na Twitterze list poparcia dla funkcjonariuszy, którzy próbowali opanować zamieszki wzniecane przez lewackie, rzekomo antyrasistowskie bojówki. I tu kolejny cytat. Też możemy od razu pokazać wpis, co prawda po francusku, ale na dowód. Niech żyją ci, którzy odważnie nas strzegą i poświęcają się dzień i noc, aby najeźdźcy nie zagrażali ludności. Podziwiam ich odwagę i rozumiem bunt przeciw Castanerowi, to jest minister spraw wewnętrznych Francji, wspieranemu przez uległego Macrona. Jestem rodowitą francuską, uosabiałam Mariannę, znam niecały świat, dlatego, to bardzo mocne słowo, dolcie się, bando politycznie poprawnych, zniewieściałych tchórzy. No i też do tych słów odnosi się dzisiejszy tytuł odcinka. Jeszcze jeden cytat, równie ważny moim zdaniem, w podobnym tonie, ale może jeszcze mocniejszy. Rządzą nami podli tchórze, poddani części kraju, która już nie należy do Francji. Mam już tego dość. Chwilami mam ochotę opuścić ojczyznę. Do tego stopnia odrażające jest jej położenie. Jest tu wiele miejsc, do których nie mogą wjeżdżać ani policjanci, ani strażacy, ani lekarze. I to od lat. Jeszcze chwila i wykopią nas z własnego kraju. To w kilku wywiadach, w kilku wypowiedziach powiedziała Brigitte Bardot. Ta słynna aktorka, którą myślę, że wszyscy tacy nieco dojrzalsi widzowie powinni kojarzyć, bo to, co ona napisała, że znają cały świat, to jest prawda. Wszyscy swego czasu słyszeli o Brigitte Bardot. Dziś można powiedzieć, że świat chce o niej zapomnieć, bo ona jest sumieniem Francji. Ona tu mówi, że uosabiała Mariannę. Myślę, że też nieraz właśnie w ten sposób ją przedstawiano, czy to na sesjach zdjęciowych, czy w różnego rodzaju produkcjach. I ona dzisiaj właśnie występuje jako ten francuski duch, który się upomina o godność tego narodu. I ja rozumiem tych z Państwa, którzy teraz powiedzą, co nas obchodzi Francja. To jest tam, a my tu. I to jest takie rozwinięcie powiedzonka, moja chata z kraju, ja niczego nie znaju. Tutaj niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Ale nie, proszę Państwa, nie jesteśmy wyspą. Nie jesteśmy Islandią, która może się odciąć od całego świata, chociaż i im wcale nie jest łatwo, i powiedzieć, my sobie urządzimy kraj wedle własnych wyobrażeń. Otóż nie, już nie. I bez względu na to, czy Polską będzie rządzić Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy nawet Konfederacja, to mamy już tak głęboko zakorzenione siły w naszym kraju, które nie spoczną, dopóki nie wprowadzą tego samego modelu różnymi sposobami, co już ma miejsce na Zachodzie, że ta batalia nas czeka. I ja podejrzewam niestety bardzo pesymistycznie, że to jest z góry przegrana walka, dlatego że ktoś musiałby po prostu ryzykować swoim dobrem, swoim życiem, swoimi pieniędzmi, swoją ziemią, żeby się temu przeciwstawić, a jeśli to byłaby tylko garstka ludzi, to byliby na z góry straconej pozycji. Ale to nas właśnie czeka. Czeka nas wizja kraju, w którym nie mamy nic do powiedzenia, mimo że to jest nasza ojczyzna, to jest nasz dom. To za ten kraj ginęli nasi przodkowie i to za ten kraj przelewano krew, żebyśmy mogli mówić po polsku, żebyśmy właśnie mogli być Polakami. A tymczasem siły, które są zaangażowane, aby przejąć całkowitą kontrolę nad światem, zaczynają rozmontowywanie państw narodowych, walczą z cywilizacją, która tu się ugruntowywała od tysięcy lat i niszczą wszystko, co dla nas zawsze było jasne, oczywiste i wartościowe. To ludzie, którzy mówią na czarne, białe, i to ludzie, którzy doprowadzają też do tego, że siły konserwatywne, patriotyczne, te, na które powinniśmy liczyć,
też łagodzą swój język, łagodzą swój przekaz, bo nacisk jest tak ogromny, że nie da się go powstrzymać. I sprowadza się do tego, że dziś patrioci tłumaczą się jak ofiary, jak niewolnicy, że nie są faszystami, że nie chcieli nic złego, że nie zamierzają żadnych ludzi wypędzać i mordować, że chodzi tu tylko o naszą historię, o prawdziwą historię, a nie tą narzuconą przez zaborców, że chodzi o polskie rodziny, że chodzi o naszą tradycję. I jednocześnie ci sami ludzie nie tylko są zepchnięci do defensywy, ale też powoli przejmują język wroga. Pod tym względem, zresztą, żeby nie było, że jestem hipokrytą, ja też gram w tę grę tak, jak przeciwnik pozwala, bo jeśli bym sobie pozwolił na zupełną szczerość z państwem, to tego programu już od przyszłego tygodnia by nie było. Nie tylko byłby zdjęty, ale pewnie spotkałyby nas zarzuty prokuratorskie. Tak, trzeba, ale to nie znaczy, że to jest jedyna droga. Póki nie ma jednak społecznego poparcia, wsparcia, no to nie ma co się też wystawiać na ostrzał, tak też mówiono w Powstaniu Warszawskim, nie ma sensu ginąć za wszelką cenę na barykadach, lepiej ocalić życie, ale walczyć o to, co jest najważniejsze. I tu jeszcze wracam raz do tej tezy, którą zacząłem, że te siły patriotyczne, konserwatywne i narodowe łagodzą swój przekaz, dlatego że lewica zachowuje się jak profesjonalni handlowcy. Najpierw oferują nam coś, co jest nie do przyjęcia, a potem my się godzimy na to, co oni chcą ugrać. To wygląda tak, że oni mówią nam, mówcie na czarne, białe. A my mówimy, ale jak? Przecież czarne jest czarne, my to wiemy. Dlaczego mamy mówić białe? A oni mówią, no dobrze, no to chociaż szare. I w tym momencie przegrywamy wszystko, bo się na to godzimy. Bo tak też na przykład są ustawione dyskusje w mediach, żeby posadzić dwie strony konfliktu, z których jedna strona ma rację, a druga całkowicie kłamie i właśnie mówi na czarne, białe, ale na koniec programu widz odnosi wrażenie, że czarne nie jest ani czarne, ani białe, tylko szare. I wtedy jesteśmy na przegranej pozycji, oni wszystko wygrali, bo od początku zakładali, że chcą ugrać szare. Przykład? Bardzo proszę. Środowiska LGBT mówią o adopcji dzieci, która nadal przeraża wiele środowisk w Polsce, przeciwko której protestują środowiska katolickie i tak dalej. Więc oni mówią, no dobrze, no to odłóżmy na razie te adopcje dzieci. Ale związki partnerskie w postaci małżeństw to już musicie przyjąć. I zobaczcie, jak na to reagują politycy. Jak wszyscy kandydaci na prezydenta tłumaczą się, że no w sumie tak, w sumie coś w tym jest. Mimo, że konstytucja jasno mówi, małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, no to jednak musimy pójść na jakieś ustępstwa. Tak jakbyśmy byli pod ścianą. Jakbyśmy nie mieli argumentów, jakbyśmy nie mieli kart do gry. Jakbyśmy koniecznie musieli zgodzić się na narrację przeciwnika. Jesteśmy aż tak głęboko zepchnięci do defensywy. Tak samo robią z nami, jeśli chodzi o kwestię imigracji do naszego państwa. Platforma chciała sprowadzić tutaj tysiące imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, na co Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, no nie, tych nie, ale 3 miliony Ukraińców, no to już musimy się zgodzić. No wiecie, nie mamy argumentów przed Komisją Europejską. Musimy im coś pokazać, że mamy dobrą wolę, że chcemy, prawda? I to jest na każdym praktycznie obszarze naszego życia. Spójrzcie Państwo na wnioski polskiej nauki sprzed II wojny światowej, na dokonania z dziedziny antropologii, z dziedziny geografii, z dziedziny geografii politycznej chociażby, z bardzo prostych kwestii kulturowych. Dziś te wszystkie tezy są w koszu. Nie można się nawet odezwać na ten temat, bo jesteśmy tak głęboko zepchnięci do defensywy. I właśnie to się wcześniej wydarzyło we Francji. Powoli podgrzewano tę żabę i Francuzom wydawało się, że to w sumie nic takiego. Że najpierw spłacają dług za okres kolonializmu, później w ramach państwa socjalnego przyjmują pewne rozwiązania, aby wyrównywać szanse. Następnie walczą z pewnymi wartościami, które są swoistego rodzaju archaiczne, które są już cepelią, z którymi nie warto się afiszować, aż doszli do momentu, gdzie
nie tylko istnieją we Francji takie regiony, do których policja, straż pożarna i służby medyczne, tak jak powiedziała Brigitte Bardot, są niewjezdne i tam niektórzy już boją się zapuszczać. Tworzone są patrole obywatelskie, żeby ich kobiety we własnym państwie nie były okradane i gwałcone. Samotne kobiety, to znaczy nie w formie statusu takiego cywilnego, tylko chodzi mi, że jako jednostki na ulicy nie mogą się czuć bezpieczne. A ludzie, którzy kiedyś byli uważani za postępowych, a zawsze byli pewnym francuskim symbolem, dziś mówią, ja nie poznaję tego kraju. Ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tu jeszcze dłużej mieszkać. I na razie część z nich pozytywnie wypowiada się o Polsce. Znamy przykłady, kiedy tacy ludzie zabierali całe rodziny i przeprowadzali się do nas. Ale to jest ostatni moment dla nas, Polaków, aby przeciwstawić się tej presji. Dlatego, że ten sam scenariusz zostanie także zrealizowany u nas. Tylko jest rozpisany na trochę więcej dekad, dlatego że u nas inaczej cywilizacja się potoczyła. U nas jaki PRL był, taki był, ale pewne rzeczy były nie do pomyślenia. I trzeba po prostu czasu, żeby rozmontować te konstrukcje społeczne, konstrukcje psychiczne, te więzy rodzinne, te tradycje, które wciąż u nas obowiązują. Ale czas na to przyjdzie. Bądźcie tego pewni. Dlatego nie można łagodzić języka, dlatego trzeba nazywać rzeczy po imieniu, dlatego nie można godzić się na przyjmowanie warunków wroga. I o ile, tak jak powiedziałem, my tutaj, żeby dotrzeć do jak największej ilości widzów, przyjmujemy część z tych zasad, to jednak zwróćcie uwagę, o co apelujemy i pamiętajcie o tym w codziennym życiu, żeby nie dać się po prostu wpuścić w ten kanał, nie przyjąć narracji, słownictwa, nomenklatury i światopoglądu wroga, bo dzisiaj widzimy to coraz częściej. Polacy rozjechali się po całym świecie, przywożą do swoich domów rozwiązania różnego rodzaju z całego świata, różne nowinki techniczne, które są użyteczne, miłe, ale też kulturowe, cywilizacyjne. I krok po kroku, po trochu, każdego roku mamy tej Polski coraz mniej. No cóż, poruszyłeś wiele wątków. Może zacznę od tego, z czym niedawno mieliśmy do czynienia, bo wtłaczano nam przed drugą turą wyborów właśnie tu mamy pole walki cywilizacyjnej. Mamy tutaj, walczymy o to, czy Polska będzie normalna, czy nie. Wybierzmy, no to może nie jest idealnie, wybierzmy mniejsze zło. Logika wyboru mniejszego zła jest czymś najgorszym w ogóle, co może być, bo my się właśnie przyzwyczajamy ciągle do wybierania mniejszego zła, do wybierania po prostu wolniejszych zmian rewolucyjnych, wolniejszego przebiegu tej rewolucji, która przebiega na świecie. No i będą nam potem wmawiać, no chcielibyśmy to zostawić, ale wiecie, nasz najlepszy sojusznik zza oceanu się domaga, żebyśmy dali prawa tęczowym. Świat poszedł do przodu, wszędzie już jest, no my nie możemy być za ściankiem. Ja bym powiedział, my wręcz musimy być za ściankiem i właśnie to jest bardzo niebezpieczną rzeczą, takie dostosowywanie się dla doraźnych zysków, że teraz na przykład, nie wiem, są wybory, więc my musimy złagodzić przekaz. To robiła zresztą bardzo często partia Jarosława Kaczyńskiego. Najczęściej, no tyle, że wybory i tak przegrywała, że przed wyborami właśnie łagodziła przekaz, no bo musimy tu pozyskać to centrum, ale potem jak już wejdziemy do parlamentu, to będziemy tam radykalizować, będziemy radykalnie uderzać, będziemy bronić. Tyle, że guzik z tego wychodzi, bo najczęściej apetyt rośnie w miarę jedzenia, no i jak ma się 10% poparcia, chciałoby się mieć 15%, jak się ma 15%, chciałoby mieć się 20%, no i tak dalej. Zresztą tu przykładem, taki przykład z nacjonalistycznego podwórka z Włoch, bo był tam taki polityk na początku lat 2000, możecie sobie Państwo wygooglować, nazywał się Gianfranco Fini i był takim symbolem krwiożerczego neofaszyzmu. Przepoczwarzył się w zupełnie akceptowalnego, liberalnego polityka. Latał do Izraela pod ścianę płaczu,
No i generalnie odrzucił całe to dziedzictwo, które niósł jeszcze na początku swojej drogi politycznej. Moim zdaniem tacy fini są jeszcze gorsi niż rewolucjoniści, bo to jest taka fałszywa alternatywa. Bo to, że tam lewica swoje i liberałowie swoje głupoty gadają, no to przynajmniej dla nas, którzy się znamy na rzeczy, jest rzeczą normalną i oczywistą. Ale gdy pojawia się taka fałszywa alternatywa i nam zaczyna obłaskawiać powoli takie różne wątki, to jest coś po prostu strasznego. No nie tylko w języku, ale po prostu również w praktyce. I trzeba ten język debaty publicznej przesuwać w prawo, nie bać się ostrych słów. No oczywiście niestety istnieje niebezpieczeństwo, że przyplączą się jakieś świry i będą to po prostu doprowadzać do jakby karykaturalnej wersji. No i trzeba tu po prostu przeprowadzać odsiew. I tyle. Co tu dużo mówić. Ja może jeszcze tylko jedną taką refleksję osobistą wrzucę, co do niszczenia tradycji i w ogóle niszczenia tradycji, takiego polskiego ducha. Mam wrażenie, że po prostu przez takie nadęcie patriotyczne przy świętowaniu chociażby takich rocznic historycznych, które są po prostu klęskami. Ośmiesza się tą naszą tradycję, naszą kulturę, konkretnie mówię polską, bo to jest taki typowo polski problem. Bo chociażby wczoraj byłem na Marszu Grunwaldzkim w Krakowie, gdzie była nas garstka, a Grunwald to przecież wielkie polskie zwycięstwo. A na obchodach różnego rodzaju wielkich porażek, no poczęstokroć są tłumy i są takie nadęcia, przychodzą politycy, wielkie słowa wypowiadają i dzięki temu, że prawda, 200 tysięcy osób zginęło, możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju, co dla każdego logicznie myślącego człowieka jest absurdem. No więc również prawa strona czasem nieświadomie może po prostu doprowadzać do otwierania na oścież drzwi lewakom, mówiąc, a zostawcie to wszystko, to kończy się tylko totalną masakrą, zburzeniem miast, śmiercią ludzi. Tutaj będziemy się kochać w nowej, zjednoczonej Europie. No i to nam powoduje, że teraz mamy pokój w Europie. Jest taka walka o pokój, że właśnie trzeba taką walkę właśnie przez te patrole obywatelskie chociażby we Francji prowadzić. No właśnie, a propos Grunwaldu, to jeszcze mi przychodzi do głowy, że jedyny głos polskiego Sejmu był taki, że trzeba pamiętać, że Grunwald to przede wszystkim tragedia koni. No, a to na całe szczęście nie polskiego parlamentu, bo to z europejskiego. Z europejskiego, ale to jest chyba posłanka Platformy Obywatelskiej. Nie, to była, nie? Była posłanka Wiosny, a teraz też tak powiem, stwierdziła, że już Wiosna jest za mało wiosenna, no i nie mieści się tam chyba w skali szuryzmu. Po prostu pani Spurek, Spurkini, nie wiem jak to się deklinuje. Jakby nie było, ja jako stary obrońca praw zwierząt i miłośnik wszelkiego, co ma futerko i cztery łapki, no to powiem Państwu, że czułem się zażenowany, żeby największą wiktorię chyba w historii, całej historii naszego państwa sprowadzić do tego, że tam konie zginęły i to jest tragedia. Ale to jest to, o czym mówiłem, ośmieszanie i to podwójne ośmieszanie. Z jednej strony powiedzmy jakiś tam, można się spierać czy słusznych, czy niesłusznych, dla niektórych słusznych postulatów właśnie, jeśli chodzi o zwierzątka. No to właśnie to jest ośmieszanie, a z drugiej strony ośmieszanie polskiej tradycji. To kultura jest podwójne tego ośmieszenie. Hasełka w stylu bób, hummus, włoszczyzna i tak dalej. To jest właśnie takie cały czas podmywanie fundamentów polskości. I proszę Państwa, ja uważam, że jeśli to się nie spotka ze zdecydowaną reakcją, jeśli ci ludzie dalej będą nabijać się na przykład z naszego hymnu narodowego, który nieraz był znieważany, z naszych symboli państwowych, które były
poniewierane w ekskrementach, darte, niszczone i tym podobne. Jeśli nasze hasła, takie, które towarzyszą Polakom od setek lat, jeśli nasze właśnie wiktorie historyczne, te podniosłe momenty nie będą pod szczególną ochroną narodu polskiego i nie będziemy się o nie upominać, no to wszystko wkrótce ulegnie zatraceniu. Także obudzimy się w świecie orła z czekolady i no tęczowych symboli Polski walczącej. To już nie będzie orzeł, to będzie orzeł, jak to słusznie niektórzy internauci zauważyli właśnie w czasach Bronisława Komorowskiego, który przecierał ten szlak. Pamiętacie Państwo akcję, tu słusznie Kamil zauważył, orzeł może na różowym tle jakiś orzeł czekoladowy i to jeszcze ten orzeł, który tam był na krakowskim przedmieściu, to pół biedy, ale widziałeś te ulotki, jak one wyglądały? Orzeł z tymi piórami tak, zaciśniętymi to widziałem, w ten sposób. Ja widziałem koszulki, bo nawet jeszcze kiedy chodziłem do liceum, to jeden z moich nauczycieli przychodził właśnie w takiej koszulce czasem na lekcje. Tak, ale to jest właśnie ten element, o którym mówię, podmywania fundamentów, bo to jest dobry przykład. Wtedy sprzedawano nam takie hasło, że przecież patriotyzm może być kolorowy, może być sympatyczny, może być pogodny. Tak może być. Ja byłem na przykład w życiu nieraz na różnych piknikach patriotycznych, gdzie były grupy rekonstrukcji historycznej, gdzie dzieci mogły sobie postrzelać nawet z muszkietów, zobaczyć jak strzela jakaś tam armata powiedzmy, no, bombarda, cokolwiek z dawnych dziejów, mogły sobie założyć hełmofon i wsiąść do czołgu, mogły przejechać się na koniu. To jest piękny właśnie kolorowy patriotyzm. Natomiast sprowadzanie symboliki państwowej, legitymizowane przez prezydenta naszego kraju, do jakiegoś takiego taniego odpustu, do jakiejś takiej komercyjnej tandety, to jest moim zdaniem zbrodnia. I no, Bogu dzięki, że ten człowiek nie został na drugą kadencję prezydentem, ale on był tylko symbolem całego tego środowiska, które nie odpuszcza i nie dadzą za wygraną, bo położenie Polski jest zbyt ważne na arenie międzynarodowej, w tym sensie geograficznym i geopolitycznym. Surowce w naszej ziemi są zbyt cenne, a siła Polaków jest za dużym zagrożeniem. Słowian w Europie jest najwięcej i przede wszystkim od setek lat różne siły działają na osłabienie tej właśnie naszej siły. Z tym, że to już nie są siły frankijskie, anglosaskie, germańskie. Dzisiaj to są siły internacjonalistyczne, które sobie same drukują pieniądze, które same wyznaczają sobie cele, zasady i my gramy cały czas w ich grę, niestety wedle ich zasad. Dlatego warto o tym pamiętać i nie odpuszczać aż do śmierci. A tymczasem właśnie, wracamy na polski grunt, bo jeszcze jedna sprawa została do omówienia i to niebagatelnie ważna sprawa. Mianowicie w mediach ostatnio pojawiły się nagłówki o dziejowym kontrakcie, o fuzji Orlenu z Lotosem, o takim wielkim momencie w historii III RP, kiedy budujemy naszą potęgę naftową. I rzeczywiście Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie grupy Lotos przez PKN Orlen, ale operację uzależniono od wywiązania się z wytycznych przekazanych przez te komisje. I tu proszę Państwa, żeby niczym nie manipulować, trochę ich jest, nie aż tak dużo, ale chciałbym w całości Państwu przeczytać te punkty. Za chwilę poddamy je analizie, ale najpierw na sucho. Warto, żebyście usłyszeli, pod jakim względem jest to sukces. Co musimy spełnić, żeby do tej fuzji doszło, a za chwilę jeszcze porozmawiamy o samej fuzji. Otóż najważniejsze warunki, od których Komisja Europejska uzależnia swą zgodę na fuzję Orlenu i Lotosu, to zbycie przez Orlen 30% udziału w rafinerii Lotos z dużym pakietem praw zarządczych, sprzedaż 389 stacji detalicznych w Polsce, czyli około 80% wszystkich stacji, które posiada Lotos, deklaracja sprzedaży 9 składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki, budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, tego terminalu, a po ukończeniu budowy ma on zostać
przekazany nowemu, niezależnemu operatorowi. Uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską. Sprzedaż 50% udziałów Lotosu w spółce Joint Venture zajmującej się obrotem paliw do silników odrzutowych, którą posiada razem z British Petroleum. Niezależnie od tego, polska firma ma dalej prowadzić dostawy dla tej spółki oraz udzielać jej dostępu do magazynu w dwóch portach lotniczych w kraju. Udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tysięcy ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej. Sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce wraz z zapewnieniem nowemu właścicielowi dostaw do 500 tysięcy ton rocznie tego surowca wykorzystywanego m.in. w budownictwie, górnictwie, przemyśle drogowym itd. Więc to są te postulaty, od których Komisja Europejska uzależnia zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen. Dlaczego w ogóle takie postulaty się pojawiły? No przede wszystkim dlatego, że Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, tej Unii Europejskiej, która przecież tyle nam daje, musi prosić Brukselę o zgodę, żeby polska spółka przejęła polską spółkę na terenie naszego kraju, bo jeśli nie, to zadziałają mechanizmy antymonopolowe. I teraz Komisja Europejska, przynajmniej co do idei, podjęła szereg działań, aby zatrzymać monopolistyczne zapędy Orlenu w naszej części Europy i im przeciwdziałać. I tu jeszcze, zanim przejdę do krytyki, kilka oficjalnych komunikatów, żebyście Państwo wiedzieli, dlaczego sprzedaje się nam to jako sukces. Konsolidacja Lotosu i Orlenu da większe możliwości finansowe na realizację dużych, wielomiliardowych projektów inwestycyjnych, na przykład farm wiatrowych. To także szansa wejścia w nowe obszary działalności i jeszcze szybsze rozwijanie obecnie aktywnych. Taki komunikat pojawił się na stronie Orlenu. A jeszcze pan Daniel Obajtek dodał parę słów od siebie. Pan Obajtek, były prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2018 roku, prezes PKN Orlen, napisał na Twitterze: w wyniku połączenia czołowych polskich koncernów powstanie podmiot o zdywersyfikowanych przychodach z dużą bazą surowcową, nowoczesnym przerobem, czystą energetyką i zintegrowanym detalem. Będziemy w stanie inwestować w wielkie projekty związane z transformacją energetyczną. Tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o opakowanie. O to, czym epatuje nas zwłaszcza Telewizja Polska. O to, co przedstawiają nam politycy partii obecnie rządzącej. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, oby pan Obajtek nie zrestrukturyzował Orlenu, tak jak dokonał restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Ale w jego słowach zwróciłem uwagę na inną rzecz. Mianowicie to, że oni przede wszystkim, on szczególnie, za argument podaje to, że Orlen będzie teraz inwestować w paliwa odnawialne, w elektrownie wiatrowe, tam jakieś farmy słoneczne i tak dalej, no generalnie te zielone paliwa i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, weźmiemy się za to, czym Europa zajmowała się, zachodnia Europa, pół wieku temu i od czego teraz odchodzi. No nie dosłownie odchodzi, dlatego że cały czas te różne panele solarne i tam elektrownie wiatrowe, siłownie są wykorzystywane, ale wszyscy doskonale zdają już sobie sprawę, że nie może być to ani podstawowe, ani nawet główne źródło dostarczania energii w kraju, dlatego że jest wysoce zawodne, ma szereg wad i nie można wyłącznie na tym się opierać. Dlatego wiele państw zachodnich, mimo że przynajmniej częściowo rezygnuje z elektrowni atomowych, to idzie w zupełnie inne obszary. Jednocześnie na przykład Niemcy stawiają w tym samym czasie elektrownie gazowe, które przecież nie są zupełnie pozbawione wpływu na środowisko. Ale Niemców to nie interesuje, dlatego że najważniejsza jest ciągłość produkcji, zapewnienie dostaw energetycznych do kraju i Polska, która jest krajem leżącym na węglu kamiennym i w dużej mierze też na węglu brunatnym, powinna w tym momencie, zresztą jak to kiedyś Milton Friedman powiedział,
naśladować rozwiązania państw wysoce rozwiniętych z tego okresu, kiedy były na poziomie rozwoju obecnej Polski. Czyli, krótko mówiąc, wykorzystywać węgiel i kopcić do oporu, oczywiście kopcić w cudzysłowie, dlatego że jeśli macie Państwo wątpliwości, jak dzisiaj wyglądają elektrownie węglowe i jaki straszny, negatywny wpływ mają na otoczenie, to zadzwońcie na przykład do elektrowni w Bełchatowie i zapytajcie tam, albo poczytajcie na ich stronach, jak dzisiaj wyglądają filtry instalowane na kominach i tak dalej. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o coś dużo głębszego i teraz przechodzę do krytyki. Na początku posłużę się słowami Krzysztofa Bosaka, który jako chyba jedyny polityk już teraz zapowiedział, że będzie domagał się ujawnienia analizy biznesowej dotyczącej przejęcia Lotosu, ujawnienia kosztów doradztwa prawnego i lobbingowego i przedstawienia pełnych warunków Komisji Europejskiej dotyczących fuzji. Zdaniem Bosaka warunki podyktowane przez Komisję Europejską są nie do przyjęcia. No i wbrew temu, co się podaje, trzeba zacząć od podstawowego argumentu. Orlen nie przejmuje całego Lotosu. Orlen przejmuje tylko część Lotosu, dlatego że warunki Komisji Europejskiej są takie, aby drugą połowę, niemal połowę, wypuścić, wydać, wyprzedać, a czasem nawet oddać za darmo, bo tego wymaga prawo antymonopolowe. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak na wstępie, a propos krytyki. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest struktura własności w Orlenie i w Lotosie. W Orlenie państwo polskie, Skarb Państwa, ma tylko pakiet kontrolny. To jest około 30% akcji tej spółki. W Lotosie jest to pakiet większościowy. Tak samo pakiet większościowy ma Skarb Państwa w PGNiG, którą już teraz Orlen deklaruje, że chce przejąć. Cała ta fuzja to nie tylko otwarcie bramy na polski rynek, czyli tego naftoportu wcześniej przeze mnie wymienionego, ale też oddanie połowy mocy przerobowych naszych rafinerii. W tej chwili mamy dwa dominujące koncerny na rynku polskim i oba są polskie. Warunki przedstawione przez Komisję Europejską zostały tak skonstruowane, by stworzyć realną konkurencję dla Orlenu i nie będzie to kapitał polski, to będzie kapitał zagraniczny. Kapitał zagraniczny ma stworzyć przeciwwagę, żeby przeciwdziałać polskiemu monopolowi na rynku paliw w naszej części Europy. Orlen ma również od zera zbudować w Świnoujściu nowy terminal odbioru paliwa lotniczego, po czym go po prostu oddać. Krótko mówiąc, ja mam głębokie obawy co do tego, że to jest kolejna zdrada przedstawiana nam jako sukces. Bo tak jak powiedziałem, trudno mi uwierzyć, żeby doprowadzono do tej konsolidacji wyłącznie z tego powodu, że Orlen chce zbudować kilka farm wiatrowych na Bałtyku. Wątpię też, żeby chodziło o dostęp do nowych obszarów, bo na to po prostu Orlen stać i mógłby poczynić pewne inwestycje, zwłaszcza, że Orlen nie jest obecny tylko w Polsce. Jest obecny w Czechach, na Litwie, szereg inwestycji zagranicznych. A tymczasem ktoś naciska, żeby doprowadzono do fuzji dwóch konkurencyjnych, ale nie zwalczających się przecież, polskich przedsiębiorstw i żeby przedsiębiorstwo, w którym Skarb Państwa ma pakiet mniejszościowy, przejęło to, które jest w pełni kontrolowane przez rząd polski. A potem jeszcze jedną firmę, czyli PGNiG. I dzięki temu zobaczcie Państwo, że kilka pieczeni na jednym ogniu można ugrać i to przeciw interesowi narodowemu. Przede wszystkim można powiedzieć, że no właśnie, dokonaliśmy tej fuzji, to teraz zamykamy elektrownie węglowe, przecież o to chodziło, budujemy farmy słoneczne i elektrownie wiatrowe, które spowodują gwałtowny spadek mocy produkcyjnej polskiego przemysłu energetycznego, ale okej, nie jestem ekspertem, w tej dziedzinie się nie wypowiadam. Ale po drugie, wpuszczamy obcy kapitał, który nie tylko tu wejdzie, bo to już jest pewne, ale mamy mu zapewnić warunki, aby stał się realną przeciwwagą dla Orlenu. Krótko mówiąc, robimy wszystko,
aby zlikwidować konkurencyjność polskiego rynku i wprowadzić tu obcych, którzy zagrożą pozycji naszego koncernu energetycznego, naszego koncernu paliwowego. I jeszcze przy tym wyzbywamy się spółek, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, na rzecz spółki, w której Skarb Państwa ma tylko pakiet kontrolny, pakiet, który będzie bardzo łatwo sprzedać, po prostu puścić. I wcale się nie zdziwię, jeśli pewnego dnia usłyszycie Państwo, że nasz kraj jest tak zadłużony, jest kryzys, dziura budżetowa, no że po prostu rząd polski musi sprzedać resztę tego, co zostało w Orlenie, oczywiście po bardzo dobrej cenie i tyle będziemy mieli z tego polskiego przemysłu naftowego, bo może są już dalej idące plany, aby tu rzeczywiście poszerzać obszary energetyczne o wydobycie innych surowców, ale to już nie polskimi rękami. Z tym, że to oczywiście jest mój domysł i proszę tego nie brać za fakt. To jest moja opinia, ale ja tylko zwracam uwagę, że tak jak najczęściej bywa, wielki sukces jest nam przedstawiany w mediach za pośrednictwem polityków, a zakulisowo może być to ogromna zdrada. No, jeśli chodzi o sytuację na rynku paliw w energetyce, to ja odsyłam do wywiadu, który przeprowadziłem niedawno z Andrzejem Szczęśniakiem. Co prawda wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki oto sukces zostanie odtrąbiony przez władze naszego nieszczęśliwego kraju, ale to w ogóle jest bardzo ciekawy przykład takiego pisowskiego sposobu zarządzania. Stwórzmy jednego wielkiego molocha, który się będzie zajmował wszystkim, czyli tak naprawdę niczym, nikt nie będzie za nic odpowiedzialny, będzie więcej stołków do obsadzenia. A poza tym, wybacz jeszcze, że ci wchodzę w słowo, ale też to jest ważne i tego nie powiedziałem. Przecież jeśli jest tylko jeden gracz na państwowym rynku, w sensie jeden polski podmiot, to jego tym bardziej łatwiej jest rozsadzić, jego tym bardziej łatwiej jest zbyć, jest łatwiej go oddać i łatwiej go zbankrutować. Z pełną premedytacją używam tego słowa, bo w Polsce celowo, nie raz w historii, zwłaszcza tej najnowszej, umyślnie, jeszcze raz powtarzam słowo, celowo bankrutowano konkretne firmy po to, żeby oddać je za bezcen. No to skoro będzie tylko jedna, to tym łatwiej. Weźmy, zbierzmy to wszystko do jednego worka, potem celowo to zbankrutujmy albo po prostu dobijmy targu przy jakiejś umowie, którą znów Polakom się sprzeda jako wielki sukces i raz na zawsze zrobi się porządek z polskim rynkiem paliw. No ale to jest to, co jest, to co jest chyba najważniejsze, to jest, no to jest to podejście, tak jak już mówiłem, do zarządzania. PiS ma dużo łatwiejsze jakby zadanie, no bo w roli naczelnych krytyków tej fuzji występują właśnie osoby odpowiedzialne za bankrutowanie różnych przedsiębiorstw. Patrz na przykład pan Janusz Lewandowski, tak, swego czasu minister przekształceń własnościowych, tłumacząc z polskiego na nasze właśnie minister od wyprzedaży majątku narodowego. Natomiast tu pojawia się pytanie, kto kupi ten majątek, który ma, że tak powiem, po tej fuzji zostać z tej nowej spółki Orlenu, z połączenia Orlenu i Lotosu wypchnięty, który Lotos ma sprzedać? No, czy przypadkiem, ja wątpię, żeby PiS sprzedawał to na przykład naszym zachodnim sąsiadom, ale może obłowią się firmy mające siedzibę w państwie nad Morzem Śródziemnym. To albo też jest po w ogóle ciekawe, Atlantyku. Bo do tej pory nie wiemy, kim ma być ten tajemniczy inwestor, który ma przejąć większość właśnie tej struktury. Mówimy o 80 na przykład procentach stacji Lotosu. Nikt nie wie, kto je ma przejąć. W tle jest British Petroleum, czyli BP, bo oni współpracują z Lotosem, ale nikt jeszcze nie powiedział, komu właśnie Unia Orlen ma to wszystko zbudować, tak, i oddać. Unia Europejska raczej nie będzie teraz wspierać British Petroleum po Brexicie, no właśnie. Więc no, mówię, no, ciekawe pytanie. Może to jest jakiś, nie wiem, sposób na powrót rosyjskich stacji benzynowych do Polski. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Rosjanie tu robili interesy, no ale jak zwiększamy udział
polskiego kapitału w rynku paliwowym, to zwiększamy, a nie zmniejszamy, a ta fuzja prowadzi do jego zmniejszenia. Ale tu też, jak słusznie patrząc na czat, zauważają nasi widzowie, może też to przejąć Chevron, bo przecież jest coś na rzeczy, że Prawo i Sprawiedliwość, które jest tak antyunijne czasami, przynajmniej w retoryce, a tak bardzo proamerykańskie, zgadza się na te wszystkie upokarzające warunki Komisji Europejskiej, tak jakby coś było w tle, jakby już było zaplanowane, że na przykład jakiś amerykański koncern po prostu tu wejdzie i dostanie to znaczy, swoją część pytanie, tortu. Pytanie, czy to nie jest po prostu, mówmy otwarcie, ukryty sposób spłacania wiadomych roszczeń. Też. Natomiast jedna ważna rzecz co do Unii, co do tego mówiłeś, o modelu energetyki, że wstępowanie do Unii Europejskiej pokazuje ten przykład kolejny raz, że było samobójstwem, bo narzuca się nam zasady, które dla tych krajów starej Unii, tej piętnastki, no teraz już czternastki, bo Wielka Brytania pożeglowała w swoją stronę, jak to miała w zwyczaju i bardzo dobrze, były jakby... No stanowiły pewien równy poziom, tak? W miarę równe szanse dla tych krajów Zachodu. I można powiedzieć, że Unia Europejska przed 2004 osiągnęła swój jakby optymalny obszar rozwoju, a może nawet wcześniej, no bo jak pokazał kryzys grecki, no to już Grecja na przykład w strefie euro to było za dużo. I po prostu próbujemy, no to nie przypadkowo, na przykład w boksie mamy kategorie wagowe. No nie puszczamy przecież boksera z wagi kogucej na pojedynek z mistrzem wagi ciężkiej, a wchodząc do Unii Europejskiej właśnie to, oczywiście po kilku latach dopiero, bo najpierw trzeba było dać marchewkę, a dopiero potem użyć kija, nam narzucono i teraz się nam to po raz kolejny narzuca. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze ten temat gdzieś tam na antenie poruszyć. No ale to pokazuje, że polityka prounijna jest szaleństwem i ten, nie wiadomo, czy to za tym jest jakiś plan polityczny, czy to jest kolejny genialny plan ekonomiczny naszych strategów. W każdym razie jeden i drugi jest równie szkodliwy. No i cóż, na tym myślę, że zakończymy dzisiejszy program. Proszę Państwa, wiem, że niektórym z Was te nasze komentarze mogą wydawać się przesadnie pesymistyczne. Ale z drugiej strony weźcie pod uwagę to, że cały czas my jako naród jesteśmy epatowani informacjami pod hasłem Polacy, nic się nie stało. Będzie dobrze, jakoś to będzie, zawsze. Więc jeśli nawet ktoś uzna, że nasze wizje, nasze komentarze, nasze oceny są przesadnie pesymistyczne, to niech to będzie przeciwwaga i ostrzeżenie dla tych wszystkich zapewnień, że wszystko idzie w dobrym kierunku i zawsze ostatecznie jakoś się ułoży. Bo historia pokazuje, że nigdy tak nie było. Tak więc na zakończenie przypominam Państwu, że warto wspierać naszą fundację Inicjatywa Przeciw Cenzurze, warto finansować emisję, dlatego że jeśli Państwo nie będziecie zabiegać o to, abyśmy mieli płynność finansową, to nikt tego nie poczyni, bo jak słyszeliście, my zajmujemy się tak szerokim obszarem informacji i też krytycznym komentarzem, że nikt nie ma w tym interesu, aby takie informacje się ukazywały i je powielano. Dlatego to Wy nie tylko jesteście naszymi recenzentami, ale także mecenasami sprawy polskiej. I o ile my tutaj naprawdę czasem przez kilka dni przygotowujemy ten jeden prosty, godzinny program, ale jednak na żywo, to kosztuje nas trochę wyrzeczeń, czasu i pracy, to dla Was jest ta łatwiejsza formuła, mianowicie warto ustawić jakiś stały przelew na koniec miesiąca, powiedzmy tam 10 zł. To jest dzisiaj praktycznie jedno wyjście na piwo, a gramy tu o dużo większą stawkę. Gramy o całą Polskę i to Polskę nie tylko z naszych marzeń. Polskę, w której dobrze będzie się żyło wszystkim Polakom. My oczywiście nie będziemy prowadzić tu nigdy żadnej agitacji politycznej, ale cały czas pilnujemy, aby ci, którzy już zostali wybrani, nie puścili narodu z torbami. Jeśli to Was przekonuje i podobał Wam się ten program, a jesteście z nami po raz pierwszy, to jeszcze raz zachęcam, a wszystkim tym, którzy są z nami od dawna i polecają nasze programy, udostępniają, dokonują wpłat i komentują, serdecznie dziękuję. To dla Was to robimy. Tymczasem dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnych programach na kanale Emisji.